Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey, a oto i Portal. Przez ostatnie dni muszę wam przyznać, że się strasznie rozleniwiłem. Zaangażowałem się w pewne inne rzeczy, nie będę opowiadał tu może co i jak. Aż w końcu zapomniałem o nagrywaniu i w sumie o wszystkim. Także nie jestem przygotowany na to, co tutaj się będzie działo. Całkowity nieogar, jeszcze nagrywam jak zwykle rano. Chociaż, żebym nie ogarniał, może nareszcie jest to, o czym myślałem. Nie wiem, czemu mi się wydaje, że jakbym już to robił. Prawda, wydaje mi się, że już to robiłem. No ale dobra, mniejsza o to, lecim. Dobra, nie wiem co tutaj trzeba. Ale podejrzewam, że może jakoś to zrozumiem. Dobra. Pewnie coś znowu źle zrobię i się nie uda. Wiedziałem. Ale w jaki sposób tutaj musi być na to wszystko? Ja myślę, że to jest dobry pomysł, tylko muszę trafić po prostu. No, to dodatkowo potrzebuję odpowiedzi, jak bardzo przekombinowałem to wszystko. I jaki był łatwiejszy sposób. Brawo, ja. Zresztą czego się spodziewam po sobie, w sumie jeszcze przed 8 rano. Dobra, może no, to kontynuując, może i wstaję dużo wcześniej, tam około 6 już zawsze jestem na nogach. No ale to nie usprawiedliwia tego, że mój mózg potrafi nie pracować i w ogóle, że mogę przejść głupoty tak po prostu. Mam nadzieję tylko, że głośność będzie odpowiednia, bo jak mówiłem, no, naprawiłem mikrofon po ostatnich problemach. Okazało się, że jak pisałem kości RAM, ale nawet nie tyle co była obluzowana, co trzeba było wymienić. Na szczęście mam już nowe i nawet więcej. Now that you are in control of both portals, this next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Ciekawe. Nie, ale ciekawe, co w ogóle tutaj mam zrobić, niby. A. For your own safety, do not destroy vital testing apparatus. A to dalej to samo. Dobra. Czy najpierw tam lata to całe dziwne światełko? Dobra. To akurat pamiętam jak zrobić, więc co jest nie tak? A, okej, okay, wszystko działa. Tym razem nie zrobić takiego problemu, takiej lamy jak ostatnio. Już pamiętam o tym, że trzeba patrzeć na sufit. Jest kolejność, dobra. Nie wiem po co to, ale pewnie się nic nie dowiem. Part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. O, no nie. Będą tęsknić. Aż się prawie wzruszyłem. Tylko tak na razie znamy jedynie robota. A nie wiem, czy roboty mają, no nie wiem, możliwość tęsknienia za kimś. Zresztą, w sumie
Ten cały robot, nie wiem, czy była podawana nazwa, ale ja znam, mówiłem, GLaDOS. Tak mnie zastanawia, czy to jest robot, czy ma jakąś sztuczną inteligencję, czy zaprogramowany jest konkretnie, że ma robić konkretne rzeczy i tyle. Wiecie, no, nie słuchajcie mnie za dużo, bo ja tutaj gadam po prostu od rzeczy. Może kiedyś się to wyjaśni. Ja nie mówię, że nie wiem, ja nie mówię, że wiem. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. No dzięki. Dobra. I tutaj światło musimy doprowadzić, już tutaj zostawię ten portal. No nie. No normalnie, no nie. Miejmy nadzieję, że nie jest za krzywo. Jak mówimy, ja prawie nic nie pamiętam z tego wszystkiego, więc no. A, czyli ja potrzebuję kostki. Jak będę miał kostkę, mogę pójść tam, dobra. Czyli najpierw muszę się zająć kostką. Może być trochę problemów. Chyba, że znowu czegoś nie zauważyłem, a co jest bardzo proste. Coś by mogło chodzić o to, o czym myślę? Nie. To było prostsze niż się spodziewałem. Także gro, nie postarałaś się. Chociaż w sumie się postarała, bo już... Ale polazłem sobie stąd i myślałem, że coś znowu przegapiłem. Ale wiecie, ja to ja. Dobra, kładziemy kostkę i lecimy dalej. A, parkour, okej. Chyba tam mogą portalami się tu przedostać, ale... Dobra, zostawimy ten. No, jak na razie jest trochę zbyt easy. Nie, zaczynam się obawiać, że mogę naprawdę zrobić ponad połowę gry w ciągu dwóch odcinkach. Na dwóch odcinków, ja nie, mój mózg naprawdę nie pracuje już. Zresztą wam chyba o tym mówiłem. Dobra, teraz ten tutaj. No. Very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Cześć, winda zwycięstwa. Ten nazw naprawdę... Bo po prostu spodziewałem się lepszej nazwy na tą windę. Zresztą pamiętacie, jak tam mówili na ten portal gun, że tak to nazwę? Jak mówili na zwykły przycisk. Na kostkę. A tutaj winda zwycięstwa. No, nie postaraliście się. Nie postaraliście się, twórcy. Żeby nazwać tą windę. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Yeah. Ciasto. Lubię ciasto. A, ciasto są smaczne. Okej, okay. Dobra, pamiętam, co się robiło. Tak, wiecie, tutaj bardziej. No, zepsuj się. Certain objects may be vital to your success. Do not disturb testing apparatus. Chciałbym, że nie robię tego od początku, ale... No, to jest takie fajne, żeby psuć GLaDOS. A. I to o to w tym chodziło. Ja mnie tylko... A. Okej. Wiecie co, już chyba pamiętam, jak to się robiło.
Nie wiem, czemu zawsze u mnie niebieskie jest tym wyjściowym. I swoją drogą stwierdzam, że ta gra jest za prosta dla mnie. To prawdopodobnie się zatnę zaraz na jakimś banalnym czymś, ale i tak jest za prosta. A, znowu to samo. Chociaż, czy robię to samo? No właśnie, niekoniecznie. Tutaj nie można sobie tak pięknie zrobić. Vital testing apparatus destroyed. Nie, no dobra, można. Ah, dobra, już wiem, o co chodzi. To jest już trochę większe wyzwanie. Ale mimo tego, że niby wyzwanie, to i tak sobie poradziłem. Dobra. Czyli tutaj nie można. Wow. Idealne miejsce tak naprawdę zrobiłem. Że jak? Okej. Musi być delikatnie niżej, dobra. Zobaczymy, czy teraz mi się uda fartem jakimś. Jeszcze niżej? Teraz już chyba zrobię problem. Będzie pętla. A nie? A, okej. Czyli tak. Teraz już na pewno będzie źle. Te, bardziej może gdzieś tutaj. Te. Okej, już wiem, jak to zrobić. I tak. Tutaj na skrzyżowanie wystrzelić. Trzeciej płytki. Że chyba źle jednak. Może to miałby tu? A, delikatnie za nisko, okej. Teraz może lepiej? Nie, nie jest lepiej. I zginęłem. Jest bardzo wczesna godzina. I nie mam ochoty na powtarzanie tego w kółko, ale chyba będę musiał. Trzeba było zrobić jeszcze banalnie w ten sposób. Nie, bo nie złapię tego przekaźnika. Wiecie co, nie wierzę w to, ale... Ja naprawdę nie widzę rozwiązania.
Nie wiem, nie. Naprawdę nie wiem. Chyba nie ma żadnej pomocy, więc nie wiem, jak ja to mam zrobić. Na moment obecny bym chciał. Można tu wrócić. Może stąd zaobserwuję coś istotnego. A, okej. Okay. Tak, to... Okej. Okay. Dobra, już widzę jedną rzecz. Której nie widziałem wcześniej, co prawda... Mało mi to prawdopodobnie pomoże, ale... Dobra. W tym miejscu ten portal, w tym ten. Nie, co? A, okej, okay, dobra. Ten ma być tu. No nie. Po prostu nie chcę tu wejść tam. Wiecie co, nie wiem jak ja to mam zrobić. Prawdopodobnie zejdzie mi na tym za dużo czasu wręcz. Tak więc wiecie co, no, dzisiejszy odcinek krótki, ale ja się zacięłem na takiej zagadce, bo to jest coś bardzo banalnego, chcecie to się śmiejcie. No ale, no, ze względu na mój wielki nieogard, to jest chyba wszystko. Chociaż dobra, do 20 minut spróbuję pociągnąć. Jeszcze raz, leci tak, odbija się tu. I wybucha. Nie wiem, może w ten sposób coś. Wątpię, że to zadziałało, ale może. Nie no, jedyne co mi przychodzi do głowy, to jakoś poprowadzić ją tak, żeby się nie zderzała ze ścianami. Więc tak. I zobaczymy, gdzie się zderzy. O, chyba, że tak może zadziałać. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, a... Nie wiem, to może nawet tutaj? Wygląda jakby to miało być prawie to, ale nie wiem w którym miejscu. Może tak? Nie, ja już naprawdę nie wiem. Nie, te moje zmagania muszą naprawdę was śmieszyć albo załamywać. Ale przez to, że ja naprawdę nie widzę tego rozwiązania. Dobra, zobaczmy, gdzie się teraz odbije. Idealnie za tym i dalej wlatuje tam, czyli nie. Na tym szczebelku. Odbija się tu, czyli też było dalej za daleko. Może coś tego typu. Wątpię, ale warto spróbować. Ugh.
Wiecie co, nie, no naprawdę, ostatnia próba, jeśli... To już robiłem, wiem, ale... Tutaj to w ogóle nie przeleci raczej. Chyba znalazłem jakiś pomysł. Dobra. Pamiętam, pamiętam jak to było wcześniej, więc muszę to jakoś umieć wyrównać, ale dobra, wiecie co. To chyba będzie na tyle. Mam nadzieję, że wam się mimo mojego nieogaru wielkiego podobało. No i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Hej. Dobra, wiecie co. Zagadkę nie dawała mi spokoju. Udało mi się ją rozwiązać, bo tak banalnie. Dobra, teraz tylko mam nadzieję, że odtworzę to, co robiłem przed chwilą. No patrzcie po prostu. I wszystko w temacie, zagadka rozwiązana. Także no. No więc. Nawet nie wiem, co mam mówić. Olśniło mnie dosłownie parę minut po zakończeniu nagrywania poprzedniego, także. No po prostu. Macie taki dodatek. Do końca tej komory przejdę tak już teraz. Nie będę się wyżegnał po raz drugi ani nic, ale no. No ale jest. Oczywiście musi sobie to jeszcze tam polecieć i jeszcze potem wrócić, nie, no, super. A no tak, to jest cały element. No super. Po prostu super. Pamiętam, że tego momentu strasznie nie lubiłem i dalej go nie lubię. A, okej, dobra. No, zapomniałem o kluczowym elemencie. Przecież ja mam portale. Nie, ale tak ze mną jest, jak zwykle zapominam o najważniejszych elementach. No nie wierzę. Nie wierzę. Wybaczcie mi za to wszystko, ale... No. Teraz chyba czeka was w sumie nudny okres, gdzie będziecie musieli bardziej czekać, aż te platformy będą przyjeżdżać po mnie, niż nawet cokolwiek. Tak więc to... Tu naprawdę miałem zaćmienie mózgu jakieś czy coś. Dobra, platforma numer 1. Teraz tam pomarańczowy. Niebieski. No, to jest znowu ten sam błąd zrobiłem, nie. Nie wierzę. Wiecie co, nie. To nie jest dobry pomysł, żebym wam to pokazywał. Dobra, czyli teraz niebieski będę miał przerzucić. Dobra, zapamiętać, niebieski. Ten tutaj, nie ten drugi. W ogóle ciekawe, czemu akurat te kolory dobrali. To my nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Ok.
Okej, okay. Tutaj nie wiem, co miałem zrobić tak właściwie. Tak, coś mówisz, że to będzie najdłuższy odcinek z Portala ever. A prawie nic nie zrobiłem. Wiecie co, można się zostawić w ten sposób te portale do momentu, w którym będzie spokojniejszy o to, co mam dalej zrobić. Uch, dobra. Kolejna zagadka. Nie, to nie, to nie na mój mózg dzisiejszy, nie. Ale mówiłem, że doprowadzę tą komorę testową do końca, więc... O, przycisk. Jezu, nie, czy ja serio to zrobiłem? Nie przedstawiłem drugiego portalu? Proszę, żeby mnie nie cofnęło znowu przed to. Dobra, chociaż tyle dobrego. Czy to jest ta kulka, która może się rozbić, czy nie? Miejmy nadzieję, że nie. Dobra. Czyli, że jednak tak. Trzeba być szybkim. Wydaje mi się, że to trzeba zrobić jeszcze inaczej. Did you know you can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls? It's true. Aha, no dobra. Tekst na pozy są dziwne. No i jest winda. Tak więc odcinek już powinien być normalny. No. Co za windą, to już w tym razem naprawdę zobaczycie w następnym odcinku. No i chyba mogę kończyć tą taką wstawkę ponagraniową. Tak. 7 minut. Obawiam się, że zajmie mi to dłużej. No ale dobra. Więc, no, papa.